Czy spędzacie czas z ZTV? Mam nadzieję, że tak. Dobry wieczór wszystkim. Rozpoczynamy program jeszcze bliżej. 22:30. Przypominam, że zmienił się czas emisji programu. No i właśnie, dziś kolejna osoba, z którą porozmawiam na. Bardzo ciekawy temat, związany oczywiście, że z ezoteryką Chciałbym zdradzić, że ta osoba już gościła w moim programie. Zaraz zobaczycie zresztą kto to jest, to jest mężczyzna. No i przybliżę tradycyjnie numerologicznie tę postać. Człowiek, ogromny indywidualista. Bardzo wrażliwy, bardzo uczuciowy, bardzo emocjonalny, szóstka z dnia. Bardzo sentymentalny, ale też i pamiętliwy. Gaduła. Gaduła, jak nie wiem co, lubi gadać. No ale na pewno zawsze kieruje się swoim honorem i swoją godnością. Któż to taki? Robert Chmieliński. Witam serdecznie. Witam Dobry się dzień. Macieju, Cześć. Witam widzów. Dobry wieczór. No i właśnie, zdradźmy temat dzisiejszego programu. Przygotowałem temat. Czy Jasnowic jest medium? Czy Jasnowic potrafi być medium? Mhm. Bo to mnie interesuje. Ja tobie się przyznam, że jak zaczynałem, no nie mogę powiedzieć przygodę, bo ta przygoda już trwa prawie 20 lat, ale swoją drogę z kartami, mhm. e, jeszcze z moją mamą świętej pamięci, jak kładliśmy karty klasyczne, to za pomocą kart klasycznych, czyli tych zwykłych mhm. kart do gry, e, nawiązaliśmy kontakt z postacią z innego wymiaru. Zresztą ja to też opisałem w swojej książce: Życie zapisane w kartach. No i właśnie, więc wiem o tym, że Wróżbita za pomocą swoich kart może nawiązać, jeżeli oczywiście chce, kontakt z postacią z innego wymiaru, czyli z tak zwanym duchem. A czy jasnowic może? Wróżbita bierze karty do ręki. I Jasnowic nie musi brać kart do ręki. Czyli Jasnowic cały czas może mieć kontakt z duchem. Jak to jest u ciebie? Może teraz tak. Najpierw powiem o tych kartach. Dwa słowa, tak? Mm -hmm. Zobacz Maciej. Ty y, rozkładałeś karty, ale tak. uwaga, ty miałeś narzędzie karty, natomiast no cały czas pracowałeś już na energiach, tak? Czyli te karty to były takie, mm, takim Twoim narzędziem, jak u mnie na przykład. Czy jasnowidzenie. No czyli tak. czyli e, wróżbita, który ma, e, jest też medium, bo uh -huh. nie każdy jest, ale uh -huh. e, czyli ty już też energetycznie, karty kartami, ale ty już poszedłeś w energię wyżej, tak? Pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, um, że z tymi e, duchami czy postaciami z innego wymiaru to sobie za chwilkę szerzej po, e, porozmawiamy, uh -huh. bo to są jakby. Um, Dwie oddzielne historie, bo są tak zwane y, energie pozytywne i energie bardzo negatywne. Mhm. Nie tutaj no tak. też za chwilkę powiem. Te demoniczne. Te demoniczne, tak. I teraz ja mam akurat ja mam kontakt i z takimi, i z takimi, tak? Tak. I teraz pytasz mnie czy Jasnowic jest medium, tak? Ja tak. się będę odnosił do siebie, dlatego że nie wiem, jak to jest u innych osób. Natomiast w moim przypadku ja zawsze mówię i mówiłem, że jestem medium, tak? I u mnie to było tak, że ja już od jakiegoś czasu miałem kontakt z osobami zmarłymi. I mam mhm. i, do dzisiaj i, i, i też to jest tak. ale czym się objawiał ten kontakt Wiesz co kon, czyli kontakt. jest widzenie. To znaczy na początku, to było tak, że to była łączność, że ja wiedziałem, że oni są ze mną. I to dotyczyło na przykład. Czyli obecność e, obecność, tak. I to mi się zamanifestowało wiele lat temu, bo to, to było, jeszcze, jeszcze nie wiem, ile miałem z 20 lat temu, uh -huh. tak, albo może uh -huh. z 18, uh -huh. jakoś tak, no jakiś czas temu. Uh -huh. I ten mój pierwszy kontakt ze zmarłymi dotyczył osób bliskich z mojej rodziny. To był okres e, Bożego Narodzenia, uh -huh. gdzie e, u mnie w domu to jeszcze o, to było dawno, bo jeszcze mieszkam w Brywinowie, czyli to było, to było dawno, dawno temu. I y, w okresie Bożego Narodzenia była zapalona y, y, choinka, lampki na choince, mhm. tak? Mhm. Ja wtedy byłem w swoim pokoju, wiesz, i y, taki, ofres, y, taki y, okres refleksyjny święta, czyli nie tylko, y, nie tylko y, y, łączysz się z osobami przy stole, z którymi siedzisz, ale myślisz dużo o tych zmarłych, tak? Ja y, przerwę w tym momencie, no. to i przepraszam najmocniej, Robert, ale. Gościłem tutaj właśnie wróżkę w programie Aha. Jeszcze Bliżej, która właśnie opowiadała, ja przypomnę, że święta Bożego Narodzenia, oko okolica świąt Bożego Narodzenia, to jest czas, kiedy właśnie też i odwiedzają nas zmarli, bo to jest jednak czas bliskości. Tak. Nie tylko czas bliskości z osobami żyjącymi, ale też i nieżyjącymi. I to był mój pierwszy kontakt. Siedzę sobie w tym pokoiku, uh -huh. jest ciemno, bo to była już jakaś taka godzina koło północy. Uh -huh. Moi rodzice spali w drugim pokoju, drzwi były otwarte, tam właśnie uh -huh. stała choinka. I wiesz, mm, to było tak, że mm, ja bardzo dużo myślałem. Myślałem o mojej babci, jednej, drugiej, <coughs> o, o, połączyłem się z tymi zmarłymi. I y, w pewnym momencie, jak to, zawsze jak mamy lampki. To tak. y, na choince jedną żaróweczkę się wykręcało, tak? Żeby nie pstryczkiem, tylko wykręcało się jedną żaróweczkę tak. i, y, i te lampki się nie paliły. U mnie była ta y, choinka wyłączona, wiesz? I w momencie kiedy e, ja miałem duży e, kontakt, myślałem się włączyłem i wspominałem, zapaliła się, więc mhm. ja się poderwałem z tego łóżka. Mhm. E, przestraszyłeś i, się? Nie, w ogóle. Idę tylko do pokoju mhm. i e, macam palcem, dotykam tą żarówkę, czy to możliwe, żeby ona się zapaliła. Nie, to było niemożliwe, ona się nie zapaliła, więc to był pierwszy kontakt, ale takich kontaktów z osobami zmarłymi e, miałem dużo nawet e, wczoraj. Mhm. Nawet wczoraj, wiesz, um, było y, też tak, y, taka sytuacja, bo y, taka sytuacja sprzed przed kilku dni, jak właśnie przyjechałem teraz z urlopu w poniedziałek, mhm. y, okazało się, już wyczułem, wyczułem, że sąsiad za ściany, za ściany sąsiad, y, że zmarł, tak? I ja to wyczułem, że on zmarł. Um, Oczywiście y, ruch i tak dalej, y, no, sąsiadka... w jaki sposób by... Od razu przyszedł do mnie. Wiesz, przyszedł, okay. pokazał mi się, mm -hmm. tak. I ja wiedziałem, że ten zmarły, zmarł. I wczoraj wieczorem no to była już jakaś taka 22 albo 23. Mhm. E, oglądam, oglądam, oglądam. Telewizor był włączony, i w pewnym momencie słyszę dzwonek do drzwi, wiesz, ale to nie był dzwonek do mojej drzwi, tylko to był dzwonek taki inny, in, inny sygnał, taki, nawet bym powiedział, że do drzwi sąsiadów, tak? I e, Podszedłem do drzwi, do wizjera, tak? I patrzę, co się dzieje. No, czy, ktoś, czy mi się wydawało, czy ktoś zadzwonił, uh -huh. ale zdawałem sobie, że to nie mój dzwonek, tak? I co się stało na y, klatce schodowej zgasło światło całkowicie, wiesz? No, nigdy w bloku w Warszawie nie gaśnie światło, tak? Jest chociażby takie awaryjne. Więc. Ym, to, był, to też był sygnał i moim zdaniem to był sygnał, że właśnie, e, bo jeszcze nie było pogrzebu, mhm. więc e, to był sygnał, że jakby sąsiad już odszedł, opuścił, tutaj e, ta dusza już sobie przeszła tam wyżej. Więc takie kontakty są, e, takich kontaktów ja mam bardzo dużo. Ja już w poprzednim naszym programie też opowiadałem, właśnie e, jak to ci zmarli się e, pokazują, uh -huh. po co przychodzą, uh -huh. e, właśnie. I teraz może od tych pozytywnych osób, tak? Czyli, mm, o, bo to jest tak. W momencie, kiedy mm, jest osoba, jeszcze inaczej powiem, jeszcze przypadek od sąsiadki z dołu, tak? Uh -huh. e, Czyli lecimy po sąsiadach. Tak, lecimy po sąsiadach. Wiesz, e, znowu to było też jakiś czas temu, e, kiedy taki był bardzo uduchowiony dzień, jakieś takie były energie. Ja z moją przyjaciółką, bioenergoterapeutką, hipnoterapeutką rozmawiam właśnie o duchach. Wiesz, i tak sobie gadamy, gadamy, gadamy. I później wieczorem jestem sam w domu, e, pokazuje mi się postać. Pokazuje mi się postać. Mm, Patrzę sobie, chodzi mi po domu. Znowu byłem sam, i to była też sąsiadka, która mieszkała piętro niżej. E, ona do mnie przyszła. I teraz jest pytanie: dlaczego przychodzą do nas duchy? No tak? właśnie. No właśnie. Ktoś zapytano: dlaczego? Chcą tak? zakomunikować. E, coś. Po pierwsze, chcą zakomunikować. Niektóre chcą komunikować, y, drugie potrzebują po prostu pomocy, żeby ich odprowadzić, tak? I y, y, ja sobie zobaczyłem. A że... niektóre chcą też pozostać tu. A tak, i zaraz powiem. No I teraz tak, i teraz, ale najpierw jesteśmy w, hmm. w tych pozytywnych, tak? Tak, tak, tak. tak, tak, tak. tak, tak. No i y, albo, y, albo jest też tak, że chcą się dostać do Twojego ciała. A też i, Tak może być. Tak, i teraz jest tak, że e, ta moja sąsiadka, ona po prostu mi się zamanifestowała. Ja zobaczyłem, e, że wiedziałem, że to ona, bo mi się pokazała tak, jak żywa, jak jest ubrana, i, i po prostu ona potrzebowała modlitwy. Ja się za nią pomodliłem, tak, e, i, i sobie poszła. I teraz tak. Przypad... Czyli chciała po prostu w spokoju odejść. Tak, potrzebowałam modlitwy. Teraz dlaczego przychodzą? Mhm. Dlatego, że taki duch czy osoba zmarła, ona nie przyjdzie do pana Kowalskiego Przeciętnego, który nie wyczuwa energii, tylko właśnie y, będą odwiedzać takie osoby, które są energetycznie na wyższym pułapie. Które są dlatego, otwarte energetyczne. Tak, i dlatego one do nas przyjdą, bo one albo coś chcą nam przekazać. I teraz medium, tak? Często jest tak, że w trakcie moich prywatnych wizyt, ale nie tylko, bo zdarza się to też na wizji. Y Zdarza się to też na wizji, że ludzie proszą o przekaz od osoby zmarłej. Ja jestem zwolennikiem, ponieważ są to bardzo poważne tematy. Ja jestem zwolennikiem kontaktu telefonicznego albo osobistego. Nie lubię formy SMS-owej, bo temat poważny, ale nie odmawiam. Wiesz? Mhm. I to jest pierwsza zasada. A druga zasada to jest taka, że nie bawimy się w wywoływanie duchów tylko... E, tylko pierwsza. Pierwsze, co jest dla mnie najważniejsze, ja zawsze pytam osoby zmarłej, czy mogę się z nim połączyć, tak? Jak widzę, że mam pozwolenie od góry, uh -huh. to wtedy wchodzę. Jak widzę, że nie, to mówię, że niestety ale nie przekażę. Bo to nie jest tak, że o, hop, siup, i już nie. No właśnie, bo słuchaj z, wy z wywoływaniem duchów to uh -huh. jest tak. Że wtedy my kogoś przymuszamy uh -huh. z tamtego świata, uh -huh. żeby do nas przyszedł. I to nie jest fajne. I to nie jest fajne. I to nie jest fajne i A się duch nie zajmujemy? Yy, no, samowolnie, tak, ma uh -huh. się skontaktować z nami, jeżeli odczuwa taką potrzebę. Tylko no właśnie, jak odróżnić dobrego ducha od tego złego. Bo z tego co ja wiem, to zły duch też jest na tyle sprytny, że może się podać za dobrego jest co powiem ci tak yy, nie chcę może być tu broń Boże nie chcę być tu zarozumiały nie no. ale już jakby trochę tej praktyki mam nie jestem specjalistą w dziedzinie yy, może medium aczkolwiek to jest taki normalny temat czy yy, jak każdy inny tak czyli yy, w życiu codziennym, w pracy zawodowej mam coraz więcej, i właśnie jeszcze powiem: często jest tak, że rozmawiamy o tych duchach, tak? Mhm. I później co się okazuje, że na przykład w tym tygodniu przychodzą do mnie ludzie, którzy tylko i wyłącznie właśnie z takimi tematami, czyli jakoś tam przyciągamy. A teraz wracając do Twojego pytania. Jak odróżnić dobrego od złego ducha? Mhm. No dobra, no to ja teraz powiem. Po prostu czujesz? Tak, czujesz, widzisz, i teraz opowiem dwie historie. No. Jedna jest po prostu tu, stąd. Ze studia EZTV. Tak, ze studia EZTV, a druga jest, może zacznę od tej drugiej. No teraz, dzwonią do mnie klienci, tak. Coś się dzieje bardzo niedobrego w ich życiu, w ich domu. I co się okazało? Zadzwoniła do mnie pani, która potrzebowała pomocy, ponieważ um, u jej dzieci. Mniej więcej jedno, jeden syn 20 lat, drugi 22, zaczęło się coś dziać bardzo niedobrego, wiesz, tak od 10 roku życia. Gdzieś tam jakieś problemy y, psychiczne, psychologiczne. jakieś y, Tak, ale lekarze nie wiedzieli, co, czy to jest choroba, czy nie jest choroba. I co się okazało? Okazało się, że, y, że teściowa tej pani. Y, Będąc w bardzo niskich energiach demonicznych, popełniła samobójstwo i wyskoczyła przez okno. No to wiadomo, że jeśli ktoś dokonuje takich czynów, targa się na życie, to musi być w tych tak zwanych demonach, nie? I to było dwa albo trzy dni przed świętą komunią syna. Mhm. I później się okazało, że właśnie to był tak zwany ten demon, ten zły duch, ten zły duch, no tak. Tak? I później się okazało, że ta pani jeszcze była taka mądra w cudzysłowiu, że e, gdzieś tam te kwiaty od komunii swojego dziecka te teściowej do trumnia. No, no więc to się hi. tak powiązało, tak poszło, że do dzisiaj są wielkie problemy. I ten ta negatywna energia przeszła na wnuczka, bo ona po prostu się tak wiesz, przyczepiła do tego wnuczka mhm. e, i to opętanie, czy tam nawiedzenie, czy jak to zwał, tak to zwał, poszło e, w ciało fizyczne, moim zdaniem, tego wnuczka. No i teraz e, szarpie go przez tyle lat. Przez tyle lat i okazało się, że słuchaj, e, ona do mnie zadzwoniła, bo ten jej syn próbował chyba trzykrotnie. Zabić swojego ojca, wiesz, z nożem i tak dalej. Tak, no i ja byłem przede wszystkim od tego, żeby to zdiagnozować, powiedzieć co i jak, no i pokierować dalej, tak? Później była jeszcze jedna, jeden kontakt, było zdecydowanie lepiej, no ale to, to właśnie my się z tego nie zdajemy sprawy, ale te duchy potrafią nas y, aż tak zaatakować, i to są tak zwane te demoniczne. Teraz powiem. Y, Drugi przypadek, który wydarzył się tutaj w studiu telewizyjnym, może inaczej, zaczął się od programu, tak? I w studiu TV. Stu, tak, w studiu EZOTV. Uh -huh. To było kilka miesięcy temu, gdzie ja prowadziłem program od 23 do drugiej w nocy. No. I e, wiesz, po pierwszej przerwie, czyli wchodzimy na antenę tak mniej więcej około 12.05, nie? No tak. E, program się, zaczyna się drugie wejście, ja sobie prowadzę. I odczytuję SMS-a. Taki to był rozpaczliwy SMS od, od jakiejś pani. Panie Robercie, proszę o oczyszczenie z demonicznych energii mojego syna, już nie pamiętam, mm -hmm. tak? Mm -hmm. I, I tam byłoby szczególnione od y, demonicznych energii babci takiej, babci takie, dziadka takiego i dziadka takiego, tak? O matko, bo, czyli kilka osób, Tak! tak. I teraz posłuchaj, e, ja mówię: No, przeczytałem. no mm -hmm. Jestem od tego, żeby czynić swoją powinność. No czyli, tak, czyli robię, swoją pracę, Tak, oczywiście. Więc e, co ja zrobiłem? Pierwsze, no, patrzę, jaki jest poziom energii e, tej osoby, która, e, którą trzeba oczyścić. I to już czułem, że była bardzo niedobra energia. To było to w skali było. E, Tysiąc, czyli ja to tak nazywam znowu w cudzysłowie, że dla mnie to taki, wiesz, taka energia osoby, która ma zejść z tego świata za tydzień czy za dwa. To była bardzo niska energia. Mm -hmm. I e, oczywiście szambia, oczywiście zabezpieczenie, oczywiście BHP. Oczywiście e, zawsze się wspieram też Archaniołem Michałem. Mm -hmm. I. E, i to oczyszczenie dokonałem, ale mówię Boże, no straszne pod, po, podczepienia. I co się stało? Stało się to, że, bo weszliśmy 5 po, w trakcie chyba gdzieś tak z 15 minut, w trakcie tego oczyszczenia uh -huh. ja słyszę y naszą reżyserkę do ucha, która mi mówi, że nastąpiła awaria internetu i nie jesteśmy na antenie. Czyli już energię zadziałały, nie? Ale ja oczywiście to poczyściłem, poczyściłem, poczyściłem. Przyjechałem do domu, położyłem się spać. To ale było... nie wróciliście na antenę. Nie, ale, ale nie wróciliśmy na antenę, natomiast ja to dokończyłem, mm -hmm. bo ja nie wiedziałem, że my nie jesteśmy tak. Ja już to dokończyłem i normalnie e, program się po prostu skończył wcześniej. Mm -hmm. Przyjechałem do domu, to była e, czwartek, to był noc czwar noc czwartku na piątek. Mm -hmm. Noc z czwartku na piątek i wiesz co? W piątek budzę się, godzina dziesiąta. Rano. Rano. Cały w bólach. Spocony. To się tak, ale to jest naprawdę bardzo poważne, tak? Uh -huh. I e, czuję, że, jest, że, się, że coś jest niedobrego, boleści brzucha, więc idę do Łazienki, tak? Uh -huh. e, idę do Łazienki i. E, już nie będę opowiadał, <laughs> co było w tej łazience. Co było w tej łazience, ale to po prostu ja sobie zdawałem sprawę, że mogę zemdleć, tak? No tak. I że jest niedobrze. No tak. I e, pamiętam, jak oparłem się o ścianę, żeby nie rozbić głowy i tak dalej, tak? Mhm. E, później ocknąłem się u siebie w pokoju na podłodze. E, przysypany e, ziemią z kwiatka i e, pamiętam, że byłem w łazience. Obudziłem, e, o, ocknąłem się, słuchaj, przy, jest łóżko. Ja tutaj na tym łóżku, a tak jak e, biurko stała juka, metr 80 juka do sufitu, mhm. e, na komodzie różne rzeczy, wiesz, i ja się ocknąłem, czuję tylko piak ziemia, nie wiem, co się dzieje. Juka stoi koło mnie, koło mnie, patrzę. Już jak byłem przytomny, czubek jest oberwany od kwiatka mm. i rzucony mi na poduszkę, na łóżko, wiesz? No i słuchaj, no i ja teraz mam takie pytanie do Ciebie. No. Czy bycie medium jest bezpieczne? E... Bo jeżeli ty reagujesz w ten sposób, jeżeli ty chorujesz następnego dnia. Poczekaj, poczekaj. No. Bo to teraz jest pytanie: to czy to jest dlaczego, bezpieczne? dlaczego to się tak zadziało, tak? No właśnie. E, no bo ta dusza. Te złe duchy chciały się dostać do mnie, do mojego wnętrza. Czyli jak ja je oczyściłem z, osoby, z tej osoby, to one chciały, wiesz, do mnie. I chciały zaatakować, i chciały wejść do mojego ciała, tak? I teraz tak, pytanie, ale oczywiście się nie udało. I teraz jest pytanie takie: czy jest to bezpieczne, tak? Czy niebezpieczne? Mm -hmm. y ja powiem tak, ja się tego nie boję. Po pierwsze, w każdej pracy jest tak zwany jakiś stopień ryzyka, tak, ja się tego nie boję, jest to stopień ryzyka i czy jest bezpieczne, wiesz co, trzeba pamiętać przede wszystkim właśnie o tych zasadach BHP, o, o, o ochronie, trzeba się wspomagać Archaniołem Michała, to był taki incydentalny przypadek, który też mnie miał czegoś nauczyć, tak? Czyli y, może miał mi y, zwrócić uwagę, żebym bardziej dbał o to BHP, albo albo żebyś nie przesadą y, na przykład, albo na przykład, żebym się tego nie bał, bo nawet jak będzie coś się dzieje, to jakby y, ja wiem, że ja mam ochronę od góry. Więc y, to jest takie pytanie dosyć trudne, czy to jest bezpieczne, czy niebezpieczne. Ja bym powiedział, że w każdej pracy trzeba uważać, nie? Y ja mam też takie bardzo ważne pytanie do Ciebie, podsumowujące już mhm. dzisiejszy odcinek. Bo rozmawiamy cały czas o tym, czy Jasnowic jest medium. Mhm. E, no, a Ty mówisz, że masz kontakty z duchami, mhm. no, tak. ale czy te kontakty z duchami używasz, bo nie chcę użyć słowa, wykorzystujesz, mhm. na to, żeby pomóc komuś, że pomóc ludziom. Bo wcześniej mówiłeś, że, że osoba, jak się kontaktuje z tobą tak, i chce tak, tak, tak. kontaktu ze zmarłą, bliską osobą, no, no, no. no to ty możesz być medium. Tak. Czy masz takie przypadki, właśnie? Czy masz taką jakąś historię, którą możesz opowiedzieć? Dzień, no, która się odnosi właśnie do takiej sytuacji, gdzie faktycznie skontaktowałeś się ze sobą zmarłą? To znaczy tak. Na prośbę y osoby zwracającej się po pomoc. Tak, to. To, są, to Dużo jest takich przypadków, mm -hmm. tak? Ja może powiem, jak to wygląda. O tak, no będzie. No właśnie. Tak mi będzie, wygląda, tak mi będzie łatwiej. Więc, y, bo tam już opowiadałem w naszym poprzednim y, programie, nie wiem, czy Państwo, pa, ale Państwo mogą sobie też to obejrzeć na YouTubie, tak? Opowiad Albo może przypomnę. Tak no to przypomnę, tak? Y, jak można powiedzieć. Ale to y, pokrótce przypomnij, Proszę, pokrótce. a opowiedz więcej y, o, o czymś wierzył. Był taki <laughs> przypadek, że y, przyszła pani prosiła no. o kontakt, i okazało tak. się, że tam zmarły chciał przekazać, że. Żeby, żeby osoba z rodziny uważała w przypadku BHP jak pracuje, miałem te obrazy to szybciutko powiem, że tam ucina mu ręka Krajzegej i tak dalej i tak dalej i to chodziło o to właśnie, że po co przychodzą. Przychodzą, dają znać, żeby zapobiec nieszczęściu, tak? I to już opowiadałem. Natomiast dużo jest takich przypadków. Ja już też nie pamiętam. Czyli na zasadzie informacji. chcą Na poinformować. zasadzie informacji. Tak. I teraz uh -huh. siedzi pani, nie wiem, Małgosia, tak? I e, jeśli ja widzę już e, w kartach czy z jasnowidzenia, że jakiś zmarły chce przekazać coś, to po pierwsze, widzę tego zmarłego. I mówię, pani Małgosiu, widzę taką i taką postać. Chodziła tak i tak ubrana, były z dzieciństwa czy z młodości takie i takie historie. Ona uh -huh. mówi: Tak, to moja babcia, tak? Czyli ja już wiem, że y, ze mną skontaktowała się osoba zmarła i wiemy już kto. Czyli pozytywna energia, która przyszła tak. po to, żeby ewentualnie coś przekazać. I później ta osoba mówi: Tak, to jest moja babcia, albo tak wyglądał mój dziadek, tak? Uh -huh. I, yy, I wtedy już wiem, że mogę, ale zawsze dopytuję, czy mogę się połączyć i patrzymy, co ta osoba chce przekazać. Często jest to tak, że ta osoba mu, yy, chce przekazać, żeby na przykład pani Małgosi Matka wzięła się za leczenie. Żeby nie bagatelizowała leczenie, bo jeśli nie będzie leczyła, nie wiem, serca, to no dostanie to zawału jest, albo jest, udaru, jest, albo jeszcze jest, czegoś, nie? Jest. Więc to są tego typu przekazy. Zazwyczaj Mhm. Bo wiesz, no. co ja chcę? Y, bo, um, ciebie zapytać i o co mi chodziło Aha. dokładnie. Czy na przykład masz takie przypadki, że ktoś się kontaktuje z tobą i mówi tak: Na przykład, dzwoni pani. Mhm. Panie Robercie, y, wie pan co? Zmarł mój mąż. Zmarł mój mąż, no i panie Robercie zostawił gdzieś pieniądze. Mm -hmm, mm -hmm, tak. Ja szukam tych pieniędzy, no i ja nie wiem gdzie, gdzie te pieniądze są. Dostawi. Jak najbardziej. Czy tak. może pan mi pomóc w tym, żeby się z nim skontaktować i tak, się zapytać? Tak, tak, to jest to, normalne, to jest często, tak. No to właśnie. Yy, tak. to albo na przykład czy zostawił hmm. testament, albo tak. Ale to, to już dla mnie to jest takie normalne. To, Naturalne. Tak, to jest dużo takich przypadków. No, ale myślałem, bo tak trochę się uśmiechnąłem, nie, dlatego że a propos jeszcze mediów pamiętam e, jakiś czas temu. Jak zadzwoniła pani na wizję, no, no i właśnie e, prosiła o przekaz od zmarłego, tak, ale e, to było jakoś tak ze dwa dni, jak on mm -hmm. zmarł tak. Więc ja wiem pani, po pierwsze to jeszcze za wcześnie, po drugie nie było pogrzebu. I czułem, że nie mogę, wiesz? Mm -hmm. Miałem od... Po czym drugie pytanie, a czy ja poznam następnego pana i tak się trochę uśmiechnąłem. <laughs> <laughs> Więc y, to tak różnie jest. Ale, no tak. ale temat ogólnie y, osób zmarłych jest poważny i zawsze to poważnie traktuję. I tak jak mówię, y, nigdy nie robię niczego na siłę, nie? I y, wracając do Twojego pytania, no zmarli przede wszystkim przychodzą po to, żeby pomóc, żeby ostrzec, żeby przekazać, tak? Często, żeby... Y, uchronić od jakiejś tragedii w rodzinie. Także to jest temat rzeka. Ja oczywiście nie zajmuję się, bo to też chcę podkreślić, ja jestem medium, ale ja nie zajmuję się e, takimi rzeczami, że na przykład, nie wiem, jeżdżę gdzieś do domów i oczyszczasz. I, i oczyszczam, bo to są inni specjaliści od tego. E, ja, ja się tym nie zajmuję na razie, bo to nie wiem co życie... Przed... Ale też można na odległość oczyszczać. Ale, ale moja, no właśnie... Taka... Moja koleżanka y, wróżka, y, bierze sobie plan mieszkania. Tak robię. I wahadłem No, to tak robię też w życiu yy, codziennym, moim zawodowym, tak? No, to tyle na temat duchów, czy coś jeszcze? Nie, no jeszcze ch chyba chwilę mamy, wydawco. Powiedz mi, ile my mamy jeszcze do. Cztery minuty? A, mamy no to jeszcze, proszę ale... bardzo. To, co chcesz jeszcze yy, zapytać. Yy, więc tak, ustaliliśmy, że yy, jest to bezpieczne kontaktowanie nie się Nie zawsze trzeba być ostrożnym, ale nie należy się tego bać. Mm -hmm. No dobrze, a co zrobić wtedy, kiedy jest to niebezpieczne? Albo co mógłbyś doradzić osobie, która na przykład zaczyna swoją drogę, załóżmy jako yy, osoba, która wykonuje nasz zawód? Ja bym był ostrożny z tym doradzaniem, dlatego że to każdy musi. Yy, Indywidualnie. Yy, tak, każdy musi sobie poszukać swojej drogi, yy, każdy musi to czuć. I tak jak mówię, no, yy, mo moje medium. Czyli yy, moje, bycie moje bycie medium polega mhm. na tym na, na przekazie, na informacjach, na diagnozowaniu, na yy, znowu. Ja jestem od tego, żeby wskazać, yy, wskazać drogę, tak? Natomiast mhm. jeśli widzę coś poważnego, skierowanie do specjalisty, który ewentualnie, oczywiście odprowadzam mhm. i mało tego. Yy, Kiedyś jak prowadzę tutaj, y, jakiś czas temu prowadziłem uh -huh. programy y, i oczyszczam, i była taka sytuacja, że był telefon, tak? I zdecydowanie trzeba było odprowadzić. Z tym uh -huh. się nie czeka, to już. Bo jak nie odprowadzisz, to przywleczesz uh -huh. do domu, nie? Też tak miałem. Uh -huh. y, więc y, zrobiłem to mentalnie, wiesz? Y, telefon miałem z, z panią i miałem modlitwę y, akurat uh -huh. na biurku, i, i zrobiłem to mentalnie. Ale teraz chyba nie wiem, jakieś dwa, trzy programy poprzednio. Robię już to głośno. Mam modlitwę, jeśli ktoś sobie życzy, nie czekam, odprowadzam. Dwie rzeczy jeszcze mnie interesują. Tak. Jedna rzecz mhm. z tych dwóch to jest taka, czy na przykład kontaktując się z osobą konkretną zmarłą, typu na przykład, nie wiem, ze zmarłym mężem, pani, która mhm. dzwoni do ciebie, to czy na przykład Taka osoba nie przyszła, albo taka osoba nie skontaktowała się z tobą, mimo twojej chęci kontaktu z nią. E, tak, czyli to jest, zdarza się tak, że zmarły po prostu nie ma nic do przekazania i nie chce, żeby go tutaj ściągać, w cudzysłowie, szarpać i tak dalej. To ja już wiem, że nie, nie wchodzimy niech sobie będzie tam, gdzie ma być. A z uwagi na to, że mamy minutę, bo to, to jeszcze wykorzystam tą minutę, do tak. znowu, bo bardzo interesujący temat, to powiedz mi, czy na przykład, jak, jak się chciałeś skontaktować yy, z daną osobą zmarłą, mm -hmm. to czy zamiast tej danej osoby zmarłej przyszedł ktoś inny albo jakiś demon? Bo to e, też jest ciekawe. Wiesz co? A mm, to jest historia na następne 30 minut tak naprawdę. No to dobrze, no to dobrze. To będzie historia na Następny odcinek programu, jeszcze bliżej. Mhm. Bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Moim i Państwa gościem był Robert Chmieliński, jasnowicz zespołu EZO Bardzo serdecznie Wam dziękuję za to, że byliście z nami właśnie w tę środę. Do zobaczenia w kolejną o godzinie 22:30 w paśmie EZO No i oczywiście koniecznie zostańcie z naszym pasmem, ponieważ program EZO się nie kończy. Cześć.